Oto historia jednej z największych obław w dziejach Ameryki. Polowanie na snajperów z DC. Największe zbrodnie stulecia. Przedmieścia wokół Waszyngtonu tworzą stale rozrastający się pierścień. W jego skład wchodzą małe i średnie miasteczka leżące na granicy z Virginią i Maryland. Rzadko dochodzi w nich do poważnych przestępstw. 2 października 2002 roku zaczął się spokojnie. W wiadomościach tematem dnia był huragan nad Zatoką Meksykańską oraz planowana inwazja na Irak. Jednak wkrótce miała rozpocząć się inna wojna. Zadzwonił do mnie mój zastępca. Porucznik Phil Rome. Przed sklepem zginął 55-letni mężczyzna. Został zastrzelony na parkingu przed supermarketem. Spytałem, czy z kimś się pokłócił. Nie wiedzieli. Kapitan Barney Forsythe dowodził Wydziałem do Spraw Poważnych Przestępstw Hrabstwa Montgomery. Świadkowie słyszeli głośny huk. Do zabójstwa doszło naprzeciwko posterunku policji. Pierwsi na miejscu pojawili się funkcjonariusze, którzy usłyszeli wystrzał i przeszli na drugą stronę ulicy. Ofiarą był 55-letni analityk James D. Martin. Detektywi nie mieli dotychczas żadnego tropu. Coraz powszechniej stosowano monitoring. Dlatego liczyliśmy, że kamery coś uchwyciły. Niestety zobaczyliśmy tylko tego biednego człowieka upadającego na ziemię. Rozmawialiśmy o nietypowej naturze tego człowieka. Nie widzieliśmy żadnego motywu. W hrabstwie Montgomery śmierć od postrzału z karabinu to rzadkość. Pojedyncza kula przebiła szybę wystawy. Niecałą godzinę wcześniej, kilka kilometrów dalej, padł inny strzał. Obyło się bez ofiar. Nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Wszystko pozostaje zagadką. Tego dnia o strzałach informowały tylko lokalne wiadomości, aż do następnego ranka. 3 października. Wezwijcie policję i karetkę. Co się stało? Postrzelono kogoś w naszym ogródku. Leży na ziemi i mocno krwawi. Wezwano nas do mężczyzny koszącego trawnik. Ofiarą był 39-letni Sonny Buchanan, ogrodnik. Stwierdziliśmy, że te sprawy są powiązane. Miejsca zbrodni dzieliło zaledwie 6 kilometrów. Byliśmy pewni, że zaparkował kilkaset metrów stąd. Namierzył ofiarę i strzelił. Pół godziny później doszło do kolejnej zbrodni. Jesteśmy na stacji benzynowej. Musiałam zatankować. Przy dystrybutorze stał kierowca taksówki. Spojrzeliśmy na siebie, a potem spuściłam głowę, żeby wyjąć kartę kredytową. I wtedy usłyszałam głośny huk. Strzał padł stamtąd. Podniosłam głowę i zobaczyłam, że taksówkarz idzie w moim kierunku. Powiedział, wezwij karetkę i upadł. Zobaczyłam dużo krwi. Taksówkarz to 54-letni Prem Kumar Walker. Świadkiem była Caroline Nemro, lekarz izby przyjęć. Zauważyłam u niego tak zwany oddech agonalny.
Gdy przybyła policja, doktor Namro reanimuje martwego człowieka. Zaniepokoiłam się. Wszyscy poza mną byli w kamizelkach. Istniała możliwość, że też zostaniemy obrani za cel. Komendant osobiście kazał mi założyć kamizelkę. Przedstawiam komendanta miejscowej policji. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by w trakcie śledztwa panować nad emocjami. Musimy trzymać się faktów, nie działać pod wpływem poszlak i nie szerzyć błędnych informacji. Komendant Charles Moose został oficjalną twarzą śledztwa. Jednak naprawdę przewodził mu kapitan Barney Forsyth. Był odpowiednim facetem w odpowiednim miejscu i czasie. Wtedy otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie. Na północ stąd ktoś podobno popełnił samobójstwo. Było to jednak zabójstwo. Niecałe 3 kilometry dalej. Ofiarą padła 34-letnia niania Sarah Ramos. Przechodnie myśleli, że zastrzeliła się sama. 34-letnia Sarah Ramos czytała na ławce przed sklepem. Kolejne miejsce publiczne, kolejna zagadka. 3 strzały w ciągu godziny w promieniu 6,5 kilometra. Czuliśmy, że te zdarzenia są powiązane, ale dowiedzenie się tego nie było takie proste. Parking to doskonałe miejsce na oddanie jednego głośnego i śmiertelnego strzału i ucieczkę bez zwracania na siebie uwagi. Jeden ze świadków twierdził, że z miejsca zbrodni odjechało białe auto dostawcze. Detektywi mieli pierwszy kolejny trop. Wtedy śledztwo naprawdę nabrało tempa. Godzinę i 20 minut później, 9 kilometrów dalej, Lori Ann Lewis Rivera zatrzymała się na stacji benzynowej, by odkurzyć auto. Ludzie wykonujący typowe czynności rzadko padają ofiarą zbrodni. Lori Rivera była matką, miała zaledwie 25 lat. Czuliśmy się potwornie. Dziecko straciło matkę. Kolejne zabójstwo, kolejny pojedynczy strzał. Dwie osoby w vanie z uszkodzonymi drzwiami. Na razie nikogo nie znaleziono. Przez kolejne 12 godzin panowała cisza. Potem kilka przecznic od granicy hrabstwa przerwał ją kolejny strzał. Siedemdziesięciodwuletni Pascal Charlotte, emerytowany stolarz, zginął na miejscu. W naszym hrabstwie mamy średnio 20 zabójstw rocznie, a wtedy doszło do 5 w ciągu 16 godzin. Ofiar nic nie łączyło. Mężczyźni, kobiety, Hindusi, biali, Latynosi, czarni. Wiedziałem, że cele były przypadkowe. To Ameryka. Czy nienawidzą naszych przedmieść? Nie wiedzieliśmy dlaczego, ale atakowali ich serce. Był rok po 11 września. Zastanawialiśmy się, czy to terroryści. Nie wiedzieliśmy, kto za tym stoi, kto padnie ofiarą, ani kiedy, jeśli w ogóle to się skończy. Nie wiedzieliśmy, co przyniesie kolejne 16 godzin. Strzelec zaczął zostawiać wiadomości. To było jak uderzenie w twarz. Piątek, 4 października. Następnego dnia o zabójstwach w Waszyngtonie usłyszał cały kraj. Nie wiemy, co planują, ale ludzie muszą żyć dalej. Przerażało nas, że w okolicy grasuje szaleniec z bronią. Mieszkańcy Maryland żyją w strachu.
Strach nie był tylko pustym słowem. Był rzeczywistością. Trwa obława, jednak nadal nie wiadomo, kto zabił 5 osób. Przemieszczali się. Mogli pojawić się wszędzie i o każdej porze. Ale kim byli? 6 zabójstw w ciągu 27 godzin łączyło tylko jedno. To był pojedynczy, głośny strzał. 4 października. Ofiara numer 7, 43-letnia matka dwojga dzieci, została postrzelona przed sklepem ponad 80 km na południe od wszystkich wcześniejszych zamachów. Kula przeszła na wylot. Była pierwszą ofiarą, która przeżyła. Czy zamach z Virginii ma coś wspólnego z tymi w hrabstwie Montgomery? Obecnie prowadzimy analizy laboratoryjne dowodów znalezionych na miejscach zbrodni. Drugiego dnia wiedzieliśmy już, jakiego kalibru była broń i że strzelano z tej samej sztuki. Śledczy zawężają poszukiwania do karabinu na tego typu naboje. W ciągu pierwszej doby ustaliliśmy, że mamy do czynienia z karabinem. Jeśli widzieliście kogoś z podobną bronią, zadzwońcie na gorącą linię komendanta Musa. Zwróciliśmy uwagę na kąt, pod jakim uderzyły kule. Okazało się, że strzałów nie oddano ze wzniesienia. Doszliśmy do wniosku, że mogli strzelać z ławki lub z jakiejś platformy, na przykład z furgonetki. Wyniki testów balistycznych doprowadziły do przerażających wniosków. Za zamachami nie stał przeciętny człowiek, lecz doskonale wyszkolony snajper. Sam jestem snajperem. Przeszedłem szkolenie. Tylko ktoś przeszkolony zabije jednym strzałem. Byłem przerażony. Dotarło do nas, że prowadzimy śledztwo w sprawie zagrażającej bezpieczeństwu publicznemu. Wiadomość o umiejętnościach strzelca oraz przypuszczalnie, że może poruszać się białym vanem, zaczęły negatywnie wpływać na przebieg śledztwa. Policja podaje, że podejrzane auto ma dwurzędowy napis. Media nagłaśniały całą historię. Auto ma 6 kół, 4 z tyłu. Dwóch podejrzanych porusza się vanem z uszkodzonymi tylnymi drzwiami. Wszędzie podawano, że chodzi o białe auto dostawcze. Widziano dwóch podejrzanych. Zadziałała psychologia tłumu. Postaramy się stworzyć obraz tego auta. Białe vany były wszędzie. Biały van podobny do tego drugiego. Były ich miliony i każdy o nie pytał. Policja nadal szuka białego vana. Sprawa żyła własnym życiem. Dwóch mężczyzn w środku. Niestety, poza tym nic się nie działo. Po zabójstwie, do którego doszło 3 października, policja wydała ważny komunikat, który nie przebił się przez histerię związaną z białym vanem. Detektywi z Wydziału Zabójstw otrzymali informację, że z miejsca zbrodni odjechał Chevrolet Caprice. Wiadomość zaginęła pośród szumu medialnego. Wszędzie mówiono tylko o białym vanie. Domorośli eksperci tworzyli profil snajpera. Widać wyraźnie, że to operacja o zasięgu krajowym. Ta osoba próbuje zastraszyć cały naród. Nikt nie jest bezpieczny. Każdy zakładał, że sprawca jest biały, bo tak wyglądają typowi seryjni zabójcy. Uważam, że zamachowcem jest biały mężczyzna w średnim wieku. Ta osoba w pracy zachowuje się niespokojnie. Panowała dezinformacja. Kogoś takiego nazywamy pseudokomandosem. Czekamy na profil psychologiczny stworzony przez FBI. Nie spodziewamy się jednak niczego konkretnego. Proszę o spokój. Aby uspokoić opinię publiczną i usatysfakcjonować media, komendant Mus wraz z oddziałem snajperów każdego dnia organizował konferencję prasową.
Przypuszczaliśmy, że snajper nas słucha. Baliśmy się, że jest gdzieś w tłumie obserwującym tę konferencję. Czy nasze dzieci są bezpieczne? Podjęliśmy decyzję o niezamykaniu szkół. Nie ma podstaw, by sądzić, że snajper atakuje nieletnich. Ludzie obawiali się o swoje dzieci. Dlatego wysłaliśmy funkcjonariuszy do wszystkich szkół w hrabstwie. 7 października. 13-latek został postrzelony przed szkołą. Ósma ofiara to uczeń szkoły średniej. Został ciężko ranny, ale przeżył. Gdy go postrzelono, stał tam. Myśl, że snajper atakuje niewinne dzieci w drodze do szkoły, napawała wszystkich jeszcze większym przerażeniem. Władze twierdzą, że istnieje związek między tym zamachem a zabójstwami, które wstrząsnęły mieszkańcami okolic Waszyngtonu. Ucznia postrzelono blisko 120 km od miejsca pierwszego zamachu. Snajperzy działali na coraz większym obszarze. Także tutaj świadkowie widzieli białego vana. Był to stale powtarzający się szczegół, który mógł uniemożliwić ukończenie całego śledztwa. Szukali białego w aucie dostawczym. Chyba nikt nie spodziewał się, że zamachów dokonał czarny. Peleryna niewidka na widoku. Dwóch czarnych w jakimś gruchocie nikt nawet nie szukał. Dopiero znacznie później zdano sobie sprawę, że świadkowie i eksperci mylili się w dwóch kluczowych kwestiach. Nie było żadnego białego vana, a snajperzy nie byli biali. Sześcioro zabitych, dwoje rannych, miliony przerażonych. Po prawie tygodniu od pierwszego ataku snajperów w Waszyngtonie zamach na dziecko dramatycznie podniósł stawkę. Wszyscy z oddziału znali dzieci, które uczęszczały do pobliskich szkół. Sąsiadów, krewnych, własne. Pytanie brzmiało, gdzie jesteśmy bezpieczni? Mimo doniesień o białym vanie przed szkołą, funkcjonariusze szybko ustalili, że strzał oddano z pobliskiego lasku. Znaleziono w nim dwa dowody. Łuskę i niepokojące przesłanie. Detektywi odnaleźli kartę Tarota. Kartę śmierci. Według Michaela Busharda karta była dowodem, że zamachowiec przysłuchiwał się konferencjom prasowym. Padło tam stwierdzenie, na Boga nie wiem, dlaczego ktoś to robi. Na karcie napisano, nazywajcie mnie Bogiem, nie kontaktujcie się z prasą. Wiadomość objęto ścisłą tajemnicą, lecz niedostatecznie ścisłą. 9 października wyciekła. Gdy informacja dostała się do prasy, funkcjonariusze bardzo się zdenerwowali. Naprawdę musieli to upubliczniać, gdy śledztwo jeszcze trwało? W redakcji wywiązała się dyskusja, czy powinniśmy o tym informować. Każdy z nas spotkał się wcześniej z przeciekiem. Nie zostaliśmy zbici z tropu. Twierdzili, że zginęli kolejni ludzie, bo nie zrobiliśmy tego, co prosili. 9 października. Dean Myers zginął na tej stacji benzynowej. 9. ofiarą był inżynier Dean Harold Myers. Zginął od postrzału w klatkę piersiową podczas tankowania paliwa. Miał 53 lata. Policjant przesłuchał potencjalnych świadków na parkingu po przeciwnej stronie drogi. Jednym z nich był kierowca Chevroleta Caprice, widzianego nieopodal miejsca zabójstwa szóstej z ofiar. Policjant nie miał pojęcia, że właśnie przesłuchał głównego zamachowca.
John Allen Muhammad i Lee Boyd Malvo to para, którą połączyły niezwykłe okoliczności. 41-letni Muhammad był przywódcą, a zaledwie 17-letni Malvo jego oddanym wspólnikiem. Uderzyło mnie oddanie chłopca Johnowi Allenowi Muhammadowi, o którym mówił tato. Muhammad był ojcem trojga dzieci i byłym inżynierem wojskowym. Przeszedł standardowe szkolenie snajperskie. Brał udział w pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej, z której wrócił odmieniony. Pustynna burza zmieniła Johna Muhammada. Jego żona do dziś nie wie, co dokładnie się stało. Jakby złamano w nim ducha. Wyglądał na załamanego. W roku 2000, podczas wycieczki, John poznał Lee Malvo, chłopca porzuconego przez matkę. Mężczyzna przygarnął go i sprowadził do Tacomy. Myślę, że był to delikatny, ciepły i kochający chłopiec. Musimy zrozumieć, że Lee nie przywiązał się do zabójcy, lecz kogoś, kto otoczył go troską. W tamtym okresie Muhammad prowadził skomplikowaną batalię o prawa do opieki nad własnymi dziećmi. Gdy sąd w Tacomie przyznał pełne prawa matce, Muhammad poprzysiągł zemstę. Dzieci przyznano jego żonie. Utracił z nimi wszelki kontakt. Był wściekły. Powiedział: nie wychowasz sama moich dzieci. Zostałaś moim wrogiem i dlatego cię zabiję. Uwierzyła mu pani? Całkowicie. Wściekłość przerodziła się w nienawiść, która podsycała wewnętrzną walkę z rasizmem. Swoją ideologię Muhammad zaszczepił młodemu Lee Malvo. Zrobił z niego dziecko żołnierza. Do snu puszczał mu fragmenty sztuki wojny i innych książek o podobnej tematyce. To było pranie mózgu. Revolution, etc. And that was how he started the whole brainwashing process. Mordercza podróż rozpoczęła się w Tacomie, blisko 5000 km od Waszyngtonu. Malvo zastrzelił siostrzenicę kobiety, która zeznawała w sądzie przeciw Muhammadowi za jego namową. Lee was trained not to feel. Wytrenował go, by nic nie czuł. Gdy dostrzegał u Malvo choć cień emocji, kazał mu uderzyć się w pierś i powtarzać: stań serce. Po pewnym czasie chłopak nie musiał już tego robić. Muhammad przemienił go w potwora. Nikt nie powiązał ich z zabójstwem dziewczynki. 8 miesięcy później wsiedli do starego Chevroleta Caprice i ruszyli do stolicy, by zabijać niewinnych. A wszyscy szukali białego zamachowca w białym vanie. Policjanci wiedzieli, że zamachowcy mają znaczną przewagę. Byli sfrustrowani. Wiedzieli, że zginą kolejni ludzie. Musieliśmy brnąć dalej. Nie można się poddać i powiedzieć, że jest za ciężko. Liczyliśmy się z tym, że nim ich złapiemy, będą kolejne ofiary. Października 10. Liczba ofiar rosła, a wraz z nią niepokój społeczeństwa. Ataki wpłynęły na życie wszystkich. Na drodze widać miliony takich aut. Spójrzcie na białego vana z drabiną na dachu. Ludzie byli przerażeni.
Parkowali auta i wbiegali do sklepów. Kulili się na stacjach podczas tankowania. Nie przesadzę, mówiąc, że ludzie chodzili zygzakiem. Nikt nie przypuszczał, że będzie kiedyś biegał zygzakiem, żeby zatankować. Nie pozwalaliśmy dzieciom bawić się w parkach i przed domami. Kilka milionów ludzi zostało zakładnikami nieznanego sprawcy. Można tylko siedzieć i czekać. Tymczasem media nadal spekulowały, a snajperzy oglądali wiadomości i konferencje prasowe. Sprawa rosła i rosła. Osiągnęła monstrualne rozmiary. Jeden z dziennikarzy zapytał o plotki dotyczące tego, że snajper przeszedł szkolenie wojskowe. Odpowiedziałem, że do oddania takich strzałów nie potrzeba fachowca. Następna ofiara zginęła od strzału w głowę. 11 października. Władze potwierdziły, że na stacji w Exxon ktoś postrzelił mężczyznę. Zmarł on chwilę później. Kenneth Bridges, wybitny aktywista i biznesmen z Filadelfii, to 10. ofiara, 8. śmiertelna. Zginął w trakcie tankowania auta. Do wielu zamachów, szczególnie tych w Virginii, doszło niedaleko autostrady. Pomyśleliśmy, że przy następnym zablokujemy drogi i będziemy zatrzymywać wszystkich przejeżdżających. To było radykalne posunięcie. Przypominało szukanie igły w stogu siana, ale nie mieliśmy wyjścia. Wśród zatrzymanych znalazł się ciemnoniebieski Chevrolet Caprice, a w nim John, Muhammad i Lee Boyd Malvo. Po raz pierwszy auto snajpera przepuszczono. Zatrzymano ich wielokrotnie w ciągu kilku dni w kilku stanach. Auto było prawidłowo zarejestrowane, a jego pasażerowie nie byli poszukiwani. Nie wiem, jak ktoś mógłby ich zatrzymać i domyślić się, że to pojazd snajpera. Jednak późniejsze oględziny Chevroleta zdumiały policjantów. Pojazdu użyto w trakcie większości zamachów. Na zewnątrz wyglądał zwyczajnie, ale w środku... Tylne siedzenie było podnoszone. Przechowywali pod nim karabin. Stworzyli maszynę do zabijania. Po uniesieniu siedzenia strzelec wpełzał do bagażnika. Tylne szyby zostały przyciemnione. Nad rejestracją wycięto otwór. Oto, co widzieli, pociągając za spust. Wystawiali tylko lufę, żeby nikt nie zobaczył, skąd pada strzał. 14 października. Około godziny 9.15 na parkingu Home Depot przy Seven Corners doszło do postrzelenia kobiety. Zmarła na miejscu. Ofiara to 47-letnia Linda Franklin. Zginęła, gdy wraz z mężem pakowała zakupy do auta. Była analityczką FBI. To pierwszy zamach w hrabstwie Fairfax. Miał miejsce 80 km od poprzedniego. Jeden ze świadków twierdził, że widział, jak strzelec odjeżdżał białym vanem. Ustaliliśmy, że informacja ta nie jest wiarygodna. Jednak szkody zostały już wyrządzone. Stale oblegana gorąca linia została ponownie zalana informacjami o białym vanie. Otrzymaliśmy ponad 115 tysięcy doniesień. 16 tysięcy dotyczyło tropów, które musieliśmy sprawdzić. W tym natłoku znalazło się kilka wiadomości od snajperów. Nic nie mów, tylko słuchaj. Dzwonili do oddziału. Dzwonili na posterunek w Rockville City. Dzwonili też na komisariat hrabstwa Montgomery. Pewnego razu rozmówca powiedział: trzy razy zlekceważyliście nasze prośby o negocjacje. Zginęli ludzie. Ta kobieta nie musiała umierać. Chcieli przekazać nam wiadomość. Dwunasta ofiara, trzecia, która przeżyła, to 37-letni muzyk z Florydy.
został postrzelony przed restauracją w Ashland w Virginii. Po raz kolejny w okolicy widziano białego vana. Wykorzystywali to. Wypatrywali tego typu pojazdów, by lepiej się ukryć. Później snajperzy przyznali, że często zamiast uciekać, zostawali na miejscu zbrodni. Robili to specjalnie. Rozmawiali z funkcjonariuszami, drwili z nich na zasadzie: oto jestem, to mnie szukacie. W lesie za restauracją policja znalazła łuskę kalibru 223 i kolejną informację. Czterostronicowy list z żądaniem okupu. Snajper napisał: jeśli zależy wam bardziej na zatrzymaniu zabójstw niż nas, zaakceptujecie nasze żądania. Wpłaćcie 10 milionów dolarów na konto bankowe. Nigdy nie uważałem, że motywem były pieniądze. Sprawdzali tylko, do czego mogą nas zmusić. Pod listem umieścili przerażający dopisek. Wasze dzieci nie są bezpieczne nigdzie i nigdy. Wyobraźcie sobie, że jesteście odpowiedzialni za bezpieczeństwo ludności i ktoś mówi: wasze dzieci nie są bezpieczne. A już wcześniej udowodnił to, zabijając jedno z nich. Rodzice nie mogli powiedzieć dzieciom, że wszystko będzie dobrze. 13 strzałów, 9 zabitych, 3 rannych. Rozpoczął się 3. tydzień kryzysu. Wszyscy byli u kresu wytrzymałości. Frustracja mediów i policji rosła. Czy brak informacji może zagrozić ludziom? Dziękuję za to pytanie, ale czuję się osobiście urażony, jeśli uważa pan, że zatajam coś przed panem czy kimkolwiek innym. 22 października. Po 3-dniowej ciszy snajperzy zaatakowali ponownie. Konrad C.J. Johnson, 35-letni kierowca autobusu, zginął na przystanku. To już 13. ofiara w ciągu 3 tygodni. 10. śmiertelna. Pan Johnson podjechał na przystanek po drugiej stronie drogi. Został postrzelony i zmarł na miejscu. Wiemy, że strzał oddano z linii drzew od 30 do 50 metrów od miejsca zbrodni. Wraz z zabójstwem Johnsona śledztwo powróciło do hrabstwa Montgomery. Pamiętam, że pomyślałem: wrócili. Policja znalazła następną kartkę. Wasza nieudolność doprowadziła do kolejnej śmierci. Wiedzieliśmy, że jeśli nawiążemy z nimi kontakt, zrobią jakiś błąd, który pomoże nam ich złapać. Postępowali tak, jak chcieliśmy. Zaczęli pisać listy i dzwonić. Podczas jednej z rozmów powiedzieli, że musimy przyjrzeć się kradzieży, do której doszło w Montgomery. Później okazało się, że dzwonił Lee Boyd Malvo. Przechwalał się, że chciałby go złapano? Nie wiadomo, ale to wtedy nastąpił przełom w śledztwie. Nie powiedział, że strzelał, tylko że powinniśmy to sprawdzić. Zadzwoniłem do Montgomery i spytałem, czy mieli jakąś strzelaninę w sklepie. Odpowiedzieli, że zginęła jedna osoba, a druga została ranna. Jedyny dowód to odciski palców. Sprawdzili je w bazie zawierającej także dane imigrantów i pasowały do odcisków Malvo. W tym samym czasie otrzymaliśmy telefon od mieszkańca Waszyngtonu, który powiedział, że powinniśmy sprawdzić dwie osoby o nazwiskach Muhammad i Malvo. Powiedział, że dzieciak ma ksywkę Sniper. Nagle wszystko zaczęło do siebie pasować. Informator doniósł, że podejrzani strzelali do pnia w swoim ogródku. ATF i FBI natychmiast wysłali na miejsce agentów. Prosiliśmy, by zrobili to po cichu. Około godziny później ktoś wszedł do biura komendanta i powiedział: włączcie wiadomości. Agenci FBI i ATF właśnie zakończyli poszukiwania. Na miejscu były śmigłowce i reporterzy obserwujący naszych ludzi przy pracy.
23 października. Poszukujemy Johna Allena Muhammada, znanego również jako John Allen Williams. Do aresztowania doszło około 1 w nocy, 80 km od Waszyngtonu. Bystry kierowca zauważył niebieskiego Chevroleta Caprice, w którym spały dwie osoby. Wysłaliśmy tam 6-osobowy oddział. Zaatakowali po 3 z każdej strony. W niecałe 3 sekundy John Muhammad i Lee Boyd Malvo leżeli na drodze. Spojrzałem na Malvo i dostrzegłem pot spływający mu po twarzy, a była zimna październikowa noc. Widać było, że się boi. Po drugiej stronie leżał John Muhammad. On stawiał większy opór. W strugach deszczu zebrani policjanci oświadczyli, że po 3 tygodniach poszukiwań odnaleźli snajperów i ich broń. Jesteśmy nastawieni pozytywnie. Mamy karabin. Zniknął z ulicy. Zatrzymani to 47-letni John Allen Muhammad, weteran z Zatoki, i 17-letni John Lee Malvo. Była żona Muhammada, która blisko 2 lata wcześniej przeprowadziła się do Waszyngtonu, była zdumiona, gdy ujrzała zdjęcie męża w telewizji. Położyłam dłoń na ekranie i spytałam, co się z tobą stało. 24 października. Kierowca wezwał policję. Zatrzymano 2 osoby. Możemy tylko mieć nadzieję, że to już koniec. Prokuratorzy stanowi i federalni omówili kwestię zarzutów i jurysdykcji. Po 3 tygodniach mieszkańcy Waszyngtonu i okolic mogli się wreszcie uspokoić. Wszyscy bardzo się cieszyli, że ta rzeź dobiegła końca. Panowało jednak spore zamieszanie, bo ludzie spodziewali się kogoś innego. Myśleliśmy, że już po mnie. Niedowierzanie wzrosło, gdy na światło dzienne wyszły kolejne fakty na temat Johna Muhammada i Lee Malvo. Policja połączyła ich z wieloma zamachami i kradzieżami w przynajmniej 5 stanach. Zabijali w Waszyngtonie, przejechali przez Teksas, Luizjanę, Alabamę i Georgię. Nie działali tylko tutaj. Nie ma wątpliwości, że przywódcą był Muhammad. Jednak ludzie byli zdumieni, że jego wspólnik to zaledwie 17-letni chłopiec. Trudno było uwierzyć, że tak młoda osoba brała udział w tak potwornej zbrodni. To było szokujące. Można tylko pokiwać głową i zastanowić się, co pchnęło tego młodzieńca do zrobienia czegoś takiego. Gdy Malvo poznał Muhammada, był nastolatkiem w tarapatach. Myślał o samobójstwie. Był nieszczęśliwy, nie miał ojca i szukał kogoś, kto zająłby jego miejsce. Wtedy pojawił się Muhammad. Lee usłyszał, że zamachy miały na celu stworzenie 140-osobowej grupy chłopców i dziewczynek. Muhammad zostałby ich przywódcą, a Lee jego żołnierzem. Chłopak w to uwierzył. Był tak wpatrzony w Muhammada, że zrobiłby dla niego wszystko. A on prosił go, by zabijał raz za razem. Osiemnastego grudnia 2003 roku. Dożywocie. 2 lata po serii zamachów Lee Boyd Malvo został skazany za 2 morderstwa i otrzymuje wyrok dożywocia bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. 3 lata później napisał: nadal zmagam się z poczuciem wstydu, winy i żalu. Nie wiem, czy kiedykolwiek się z tym pogodzę. John Allen Muhammad również został skazany. Wyrok? Kara śmierci. Motywy, którymi się kierował, pozostają zagadką. Wiemy tylko tyle, co powiedziały na ten temat inne osoby, bo sam Muhammad nigdy niczego nie wyjaśnił.
Według pewnych teorii zabijał przypadkowe osoby, by trafić w końcu na swoją byłą żonę, a potem pojawić się jako mąż w żałobie, zabrać dzieci i zniknąć. Jeśli chciał ją zabić, mógł to zrobić. Nie sądzę, by miało to coś do rzeczy. Bałam się o życie, ale nigdy nie pomyślałam, że mógłby posunąć się do czegoś takiego. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Ale odnajduje w tym pani sens. Oglądaliśmy kiedyś film. Powiedział wtedy, mógłby sam steroryzować całe miasto, a oni myśleliby, że stoi za tym grupa ludzi. Więzienie Greensville w Jarrett w stanie Virginia. 10 listopada roku 2009 o godzinie 9:06 John Allen Muhammad został stracony. Jego ostatni posiłek składał się z kurczaka z sosem i ciasta truskawkowego. Spytaliśmy pana Muhammada, czy chce coś powiedzieć. Nie przytaknął ani nie wydał żadnego oświadczenia, nie okazywał żadnych emocji. Cześć wszystkim. Czekam na egzekucję i walczę. Jednak Muhammad przemówił. To krótkie nagranie zrobiono po wydaniu wyroku skazującego. CNN wyemitowała je w roku 2007. Wygląda jak optymistyczne pożegnanie. Dziękuję za waszą cierpliwość, dobroć i poświęcenie. Niech Bóg będzie z wami. Dziękuję. Nigdy tego nie zapomnimy. Nie poznamy ich bólu i żałujemy tylko, że nie udało nam się